Okej, halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Troszkę inna perspektywa dzisiaj. W dzień. Może tak być. I właśnie. Wybieramy się dzisiaj do Skwierzyny. Ja tutaj mam mikrofon, testuję, jak to będzie działało też. Czy będzie lepiej tak, czy inaczej. Nie mogę ustawić telefonu dobrze. Jakiś jestem ten nieogarnięty. Także dzisiaj będziemy sobie biegali z Karolem. I co w związku z tym? W związku z tym jadę do Skwierzyny, do swojego rodzinnego miasta, także pewnie troszkę też odwiedzę sobie rodzinkę. No i więcej wam opowiem już. Spokój. I teraz patrzę na obiektyw, bo nagrywam wstecznym obiektywem. Wiecie, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Że w sumie nie było mnie tu chyba tak ze 3 lata, tak żeby sobie spokojnie pochodzić. Ale tu się kurde nic nie zmieniło. O, szkołę moją remontuję. Tak, to była moja szkoła, podstawówka, do której chodziłem. Taka ciekawostka miała. Tak, takie kolejne spostrzeżenie. W Skwierzynie teraz nie, czuję się taki wyobcowany. Kiedyś, nie wiem, to było takie moje miasto, nie? Takie fajne. A teraz? Dziwnie się czuję, idąc tutaj i wiecie, wszyscy bardziej na mnie patrzą, jak to takie przyjezdne. No śmiesznie, śmiesznie. Wybierzemy się dzisiaj w fajne miejsce, a później widzimy się z Karolem. Czyli klapkiem. Będziemy biegać. Będzie totalny dzik. I wtedy będzie dzik. Będziemy pchali gówno przed ryjem. No, także ja sobie jeszcze skoczę tutaj na cmentarz babci odwiedzić. O, plac zabaw. Nasz ulubiony tutaj. Zawsze świrowaliśmy pawiana właśnie. Za mną. A to ciekawostka. Na spokojnie się sobie przyjechałem, nie będę tutaj, nie wiadomo, jak kręcił dużo. Ale fajnie jest to miasteczko, fajnie nieraz sobie tu wrócić. Mimo tego, że nie mam tu za bardzo czego szukać, to nieraz mi tu ciągnie. Właśnie tak przyjść, zobaczyć, co się zmieniło. Pochodzić sobie na spokojnie. No i nie jest dużo. To jest fajne, bo Gorzów dla mnie też już jest mały, ale w porównaniu do Gorzowa to Skwierzyna jest bardzo malutka praktycznie. Bo przed chwilą byłem na jednej stronie Skwierzyny, a teraz już jestem na drugiej. Zajęło mi to, nie wiem, 10, 15 może minut, nawet nie. I to takim spokojnym tempem. A zmęczyłem się przez tą torbę. Bo tu mam ciuchy na cały trening i tak dalej. Także no, nie będę trzymał mikrofon jak debil przez całe nagranie. Muszę się przyzwyczaić do tego, że trzymam telefon i gadam do siebie. To jest nieco dziwne. Przy grach mi to jakoś bez problemu przyszło, no ale jednak na ulicy. O właśnie, korzystając jeszcze z chwili. No kurczę, nie wiem, w Skwierzynie zawsze jest jakiś taki spokój, cisza. Idziemy w bardzo fajne miejsce. To znaczy mam nadzieję, że tam jest fajnie, że jeszcze coś zostało z tego, co tam kiedyś było. Bo w sumie to tam się wszystko zaczęło. Już jest troszkę ciemno, na pewno ja to miejsce będę chciał wam pokazać też, jak przyjadę na wiosnę do Skwierzyny. No wtedy się szykuje troszkę grubsza akcja, ale się pewnie już obraz trzęsie. No wiadomo, stabilizator nie mam, jeszcze gimbala nie mam, nawet gorillapoda, który miał być dzisiaj już, ale już jest gdzieś, zobaczcie, o, jak wygląda Skwierzyna praktycznie cała. Jaka panorama z daleka, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że tak. Nie opanowałem jeszcze kręcenia tym telefonem. Tym bardziej, że zazwyczaj korzystałem z kamery do selfie, a tym razem korzystam z tej drugiej, bo nagrywa w 60 klatkach Full HD.
Także pójdziemy sobie do takiego fajnego lasku i zaraz wam coś pokażę. Jezu, jaki tu jest spokój. No zawsze skrzyżna mnie do takich refleksji zmuszała. Teraz jak przyjeżdżam, bo nie wiem, dużo wspomnień mi się tu... No, kurde, mieszkałem tu 18 lat, tak? Ale tu przyjemnie. No zobaczcie, takie zakamarki znam, że ja sobie w las wejdę i wiem, gdzie idę, nie? No, tak znam skwierzynę na wylot, można powiedzieć. A idziemy na takie fajne górki piaskowe. Przynajmniej kiedyś tu były, nie wiem jak teraz to wygląda. Ale tu właśnie też Kropka poznałem, z którym dzisiaj idziemy ćwiczyć. Tu poznałem wiele ciekawych osób. No i na tych górkach się też narodziło 77. To jest team, który zajmował się freerunem i tak dalej. Więcej wam na pewno powiem za jakiś czas o tym. Mam nadzieję, że mnie jeszcze widać w ogóle. No. Jeszcze kawałek. No, a skwierzyna, kurczę, no nie wiem. Nic się nie zmieniło praktycznie. Jeszcze dzisiaj odwiedzę centrum na pewno, bo póki co to jestem na takich obrzeżach. Bo akurat nie szedłem przez centrum, tylko obrzeżami. Obrzeżami. Skręciłbym kilometr w głąb miasta i bym był w centrum. Takie duże miasteczko. Nie wiem, 12-13 tysięcy. No, ale całkowicie inny świat. Fajnie nieraz tu przyjść. A w tym miejscu nie było mnie chyba z 6 lat. Albo i lepiej. Czekajcie, trzecie gimnazjum, 4, 6. No, z 6-7 lat. Ale wszystko widzę, jest tak jak było. Pełno szyszek, które zawsze się w stopy wbijały, bo tu się na bosaka latało. No. Także tak fajnie. Ja nie wiem, ten vlog pewnie wam się wydaje taki nudny i tak dalej. Ja na pewno będę chciał to ciekawiej prowadzić, tylko muszę się nauczyć. No to jest pierwszy taki troszkę większy vlog. O, są te górki. No. O, no. Także poszedłem na te górki, ale szczerze to smutno mi się zrobiło. Już nie wygląda tak fajnie, jak wyglądało kiedyś. Kiedyś tam były opony powkopywane i tak dalej. No teraz to tak trochę smuteczek. Fajnie zobaczyć to miejsce, ale cóż. Nie widać już nawet piasku, wszystko zarosło. Kiedyś to było takim piaskiem wysypane praktycznie idealnie. Taki piaseczek jak na plaży. No a teraz co? Zostało takie pobojowisko trochę. Ale śmieci nie ma, to jest najważniejsze, nie? Żeby gdzieś w lasach też nie śmiecić. No, wtedy tam było. Tam po 30 osób dziennie przychodziło. I naprawdę wszyscy się znali. No, skwierzyna to jest właśnie fajne. Z jednej strony, z drugiej nie za bardzo, nie? Ała, jeszcze jakieś kamienie mi pod nogi lecą. No, to jest takie, no, nie za fajne z jednej strony, z drugiej fajne właśnie. Wszyscy się znają, ale wszyscy się znają, nie? I praktycznie ty jeszcze nie przejdziesz całego miasta, a po drugiej stronie już wiedzą, że ty idziesz na tą drugą stronę miasta. Tak to wygląda. W Gorzowie nikt się nie zna, tam jest całkowicie inne tempo życia. Tutaj tak na spokojnie można sobie pochodzić właśnie i tak dalej. Na Gorzowie praca, dom, gdzieś transport publiczny jak najszybciej. I no na tym mieście nie spędza się tak dużo czasu, nie? Na mieście, u nas się mówi na dworze. Tam na polu niektórzy mówią, u nas się mówi na dworze albo na mieście właśnie. Ja zawsze na miasto wychodziłem, albo na dwór. O, za mną właśnie cmentarz, na którym byłem. No, nie wiem jak ze światłem teraz, bo znów wchodzę w takie miejsce, że tutaj nie za bardzo jest światło, jeszcze hałasują generatory. Zobaczcie. No, przez takie ogródki się przejdzie. Nie wiem, czy nie słychać w ogóle. No, już powinno być chyba. Nie, nie mam tego telefonu jeszcze wyczutego. Także... No. Ale no, fajnie jest w tym mieście. Tak inaczej, spokojniej. Taka chwila na złapanie oddechu. No. Bo ostatnio naprawdę dużo się dzieje. Ja dzisiaj w Gorzowie latałem jeszcze po sklepach czołówkę, żeby dorwać, bo będziemy biegać praktycznie już w nocy, no po 18 już będzie ciemno.
Teraz mamy godzinę 16:10 jakoś. No. A tymi ogródkami zawsze się właśnie wracało. Teraz już idziemy w stronę centrum. Wieży Ciśnień po drodze jeszcze miniemy i... No i praktycznie już będziemy w centrum. Centrum Skwierzyna. Śmiesznie to brzmi. No bo Skwierzyna to nie jest jakaś taka zabita dziurami, zabita dechami wiocha. Ale to też nie jest jakieś duże miasto. No, także ten. Także tak. Tak to wygląda, Skwierzyna. Małe, ale fajne miasteczko, my je kochamy. Parafrazując, chociaż nawet cytując fragment z pewnego filmu, który nagrywaliśmy. Nie, może gdzieś w tle puszczę te filmy, bo ja wiem, że oglądanie mojej mordy, która gada cały czas, do tego nie patrzy w obiektyw, tylko gdzieś się rozgląda. Też nie jest zbyt fajne. No, ale ten, ale może gdzieś tam coś w tle puszczę. Dobra, muszę opuścić łapę, bo mnie już boli. Musiałbym, o tak, o. Nawet nie. Tak, o, musiałbym iść. Czemu nie ma to obiektywu szerokokątnego i tylko tak mnie łapie? Dobrze mówię, łapie mnie? Nie, nawet nie wiem, nie mam podglądów w tym momencie. Okej, okay, halo, halo. Cześć, witam. Co, nagrywasz? Tak. Co, ty galer? No, także po ilu? 8? No, prawie 8. 8 kilometrów po lesie. Godzinka biegu. Pozdro. Spokojny bieg po górkach, tu na żółki. Wszystko na własnej masie ciała, nie ma opierdalania się. Tak, to jest właśnie Kropek, ten ziomek, który mnie wkręcił w całe to bieganie. No i co, i wylądowałem w Skwierzynie, tak jak już pewnie zauważyliście z vloga. Troszkę sobie dzisiaj pozwiedzałem, a później kurwa pocierpiałem prawie do pożygu. A jak było? Jak było? Ale daliśmy radę, to znaczy dla Kropka to tam chuj. Ale dla mnie kurwa no był wycisk. Ale daliśmy radę. Będzie lepiej. I będzie lepiej. Aha. A jutro siłownia. Nie ma opierdalania. Trzymajcie się piona i róbcie swoje. Pozdro. Bang. O, no to pora wracać. Tak, bieg za nami 8 km. No niesamowita euforia wam powiem. Jestem zmęczony, mocno zmęczony. A, to wiadomo. No takie 8 km mówię wam po właśnie lasach. To jest całkowicie co innego niż dyszka, nawet taka przebiegnięta luźnym tempem, tak po prostu po ulicach, tak, czy po chodnikach. To jest całkowicie inne doświadczenie dla mnie. Nie gorsze, nie lepsze, tak samo fajne, tak samo emocjonujące. Zresztą widzieliście emocje po tym biegu, no wow. No. Ale teraz już wjeżdża zmęczenie. Z domu jeszcze coś nagram. O, tak, jeszcze coś z domu nagram. Takie jakieś szybkie podsumowanie dnia. Ale dzień fajnie spędzony aktywnie. Teraz już czekam na autobus. Za jakieś kilka minut powinien być. No i co? I wracam i montuję to wideo, które teraz oglądacie. No jest zmęczenie. Jest zmęczenie niesamowite. Troszkę to... Myślałem, że będzie ciężej z jednej strony, z drugiej strony teraz dopiero czuję to zmęczenie, nie? Teraz dopiero czuję mięśnie. Jestem ciekawy, jak jutro pójdę na siłownię. No już nie sobie nie puszczę. Dobra, kończę. Pa, pa. Okej, także halo, witam was serdecznie. Jeszcze z domu. Chociaż mamy już dużo ponad ten materiał, który planowałem zrobić. Jak widzicie, godzina. Jest jaka jest. A materiał jest z dnia 7, nie, z dnia 12. Nie, z dnia 7 grudnia. Tak, także trochę się opierdzielałem. Ale to przez to, że nie miałem po prostu czasu w pracy. Cały czas i siłownia do tego. Już wiem, co muszę poprawić w swoich materiałach, także teraz już chyba będą wszystkie kolejne lepsze. No i co? I życzę mi powodzenia. A przy okazji możecie zostawić łapkę w górę, gdzieś udostępnić. No, także ten. Dzięki za oglądanie.